Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku zameczkowego projektu fotograficznego. Dzisiaj, tak jak widać, okoliczności troszeczkę inne. Postanowiłem, że wyjdę w plener i spróbuję pokazać Wam inne możliwości, jakie możemy uzyskać używając różnego typu sprzętów. Także też i w plenerze. Chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób można uzyskać właśnie taki efekt nałożenia filtra przy pomocy już niepotrzebnych, nieużywanych aparatów. I przygotowałem, tak jak widać, kilka różnych modeli aparatów starego typu, starego i nowego typu. Zaraz omówię te aparaty troszeczkę bardziej. Natomiast co jest właśnie ciekawe, że te aparaty już w tym momencie nie są używane. Mogą być aparatami niesprawnymi, natomiast no do naszych celów tutaj będą nadawały się idealnie. Także tutaj mam taki aparacik radziecki, Elikon. I ten aparat akurat jest sprawny. To jest aparat na filmy fotograficzne, więc zupełnie inny rodzaj fotografii. Natomiast my sobie go użyjemy tutaj właśnie do fotografii cyfrowej i pokażę w jaki sposób możemy to wykonać. Taki aparacik kompaktowy też na filmy fotograficzne. No i ten aparat jest niesprawny akurat, ale nam to nie będzie zupełnie przeszkadzało. Tutaj mam, o widzę, że jakaś mrówka tutaj już na aparat cyfrowy nam się wspięła. I to jest aparat cyfrowy starego typu. I co jest właśnie ciekawe, że on ma celownik optyczny. Nie ma tylko samego ekranu i nie tylko przy pomocy samego ekranu można robić zdjęcie, natomiast właśnie tutaj dodatkowo ma celownik optyczny, który nam się przyda. Jeszcze mam taki aparat Agat 18 i ten aparacik też wykorzystamy. Też zobaczycie, jak można wykonać zdjęcia właśnie przy pomocy takich aparatów, odpowiednio fotografując. I ostatni Fuji, taki prosty, kompaktowy aparat, który dawniej był bardzo był popularny. Też aparat na filmy fotograficzne. Akurat ten aparat dostałem od koleżanki i ona właśnie tak nie wiedziała za bardzo, co z nim zrobić i przekazała mi, a to był aparat od jej dziadziusia, także dziękuję Ci, Aniu, za ten aparat i właśnie też i przy takiej okazji pokażę, w jaki sposób można użyć tego aparatu jeszcze inaczej, tak że on dalej będzie mógł sobie tutaj funkcjonować i będzie można robić przy pomocy tego aparatu też zdjęcia. Także zapraszam do oglądania. Pierwszym aparatem, który dzisiaj chciałbym użyć do naszego projektu, to będzie właśnie ten Agat 18K. Wykorzystamy układ optyczny, który jest w środku tego aparatu i służy jako celownik. To jest taki układ Galileusza, prosty, składający się z dwóch soczewek, natomiast poszerzający obraz, zmieniający go, dostosowujący do tego, w jaki sposób powinno zdjęcie wyjść zrobione w danym aparacie. Natomiast nam to nie będzie potrzebne i użyjemy tego jako filtra. To, co mówiłem na poprzednich filmach, pamiętajmy o tym, żeby przetrzeć obiektyw w telefonie. To jest istotne. Można też przetrzeć oczywiście sam wyświetlacz, ponieważ będzie nam się odbijało światło, będą jakieś mazy i to będzie też dodatkowo nam przeszkadzać. Natomiast co jest istotne, to to, że niekoniecznie musimy czyścić
niekoniecznie musi być wyczyszczony ten wizjer w tym aparacie, którego będziemy używali jako właśnie ten celownik czy też filtr. I tak jak przy innych projektach, po prostu próbujemy sobie przyłożyć obiektyw w aparacie tutaj i patrzymy, w jaki sposób wyjdzie nam, w jaki sposób nam będzie wychodził ten efekt. Trzeba pamiętać o tym, żeby używać też w odpowiedni sposób pionu i poziomu. To znaczy możemy, mamy wpływ na to, jak zdjęcie będzie wyglądać i tak też będziemy używać. Czy będziemy przechylać telefon w poziom czy w pion, no to będzie później tak zdjęcie wyglądało, ale trzeba pamiętać to w kontekście tego wizjera, który też może mieć formę prostokąta i należy ustawić go właśnie w taki sposób, w jaki chcemy fotografować, czyli pion, wizjer w pionie, aparat w pionie, wizjer w poziomie, aparat w poziomie. Tutaj sytuacja się powtarza. Mamy kolejny aparat, tym razem, tak jak wspominałem wcześniej, jest to właśnie taki aparat na filmy fotograficzne, a my go wykorzystamy tutaj właśnie w celu zrobienia nietypowego zdjęcia, używając tego układu optycznego. I tak samo jak przy poprzednim, przykładamy do wizjera i fotografujemy. Na pewno później trzeba będzie wykadrować te zdjęcia, dlatego że to okienko jest bardzo małe i to będzie tylko fragment na naszym zdjęciu. To może być tylko fragment tego zdjęcia, natomiast można to na pewno wykorzystać, to będzie ciekawie wyglądać. Tutaj zobaczycie, w jaki sposób to wygląda. Do kolejnego ujęcia użyję teraz aparatu cyfrowego, natomiast nie włączę go zupełnie, tylko właśnie wykorzystam ten układ optyczny, który był tutaj akurat zainstalowany po to, żeby oszczędzać baterię, ponieważ wyświetlacz pobiera sporo energii. I producent założył, że można będzie wyłączyć ten wyświetlacz i używać właśnie takiego wizjera. Natomiast my sobie użyjemy, nie włączając tego aparatu cyfrowego, tylko tak jak przy poprzednich aparatach, przyłożymy do naszego aparatu w telefonie i zobaczymy, jaki tutaj nam wyjdzie ten efekt. Jak to będzie wyglądać. Na pewno wszystkie niedoskonałości, które tutaj się pojawią w postaci jakichś winietek, jakiegoś zaświetlenia bocznego, na to tym należy się nie przejmować, dlatego że to tylko będzie dodawało uroku tym zdjęciom i będzie powodować, że te zdjęcia będą miały niezwykły charakter. Także trzeba próbować i wtedy ten efekt na pewno Was będzie satysfakcjonował. Zmieniłem lokalizację, aby pokazać
inny efekt jeszcze z tych aparatów, które zaprezentowałem wcześniej. Co jest ciekawe, że właśnie te radzieckie aparaty Helicon i Agat mają wbudowaną w ten wizjer takie obrazki, takie piktogramy, które mają obrazować, czy to jaka będzie fotografowana scena, czy to jaka ma być pogoda. I one są właśnie umieszczone tutaj dodatkowo w tych wizjerach. Co jest ciekawe, że przy tym sposobie, który Wam pokazywałem, będzie to ciekawie wzbogacało właśnie te zdjęcia. I chciałem właśnie pokazać w troszeczkę innych okolicznościach, trochę bardziej industrialnych, chociaż jesteśmy w lesie, ale mamy jakiś mostek, jakąś balustradę. Tutaj samochody jeżdżą, nam przeszkadzają. Natomiast ten efekt będzie ciekawie wyglądał właśnie na tych zdjęciach. Także zaraz zrobię zdjęcia i tutaj będziecie mieli okazję zobaczyć to na ekranie, w jaki sposób to wychodzi. Troszeczkę trzeba mieć tutaj takiej zwinności, sprawności, żeby ogarnąć te dwa aparaty, te dwa urządzenia. I tak, i tutaj musimy trochę musimy jednak ten aparat odchylić od telefonu, z tego względu, żeby te obrazki, które są umieszczone, i ten kadr, który się pojawia, żeby był widoczny. Po prostu musi trochę tego światła tutaj pomiędzy aparatem a wizjerem i obiektywem telefonu, musi troszeczkę tego światła wpaść, żeby to było widoczne. Tutaj. Więc takie są możliwości, jeśli chodzi o zrobienie zdjęć właśnie z użyciem takich wizjerów czy takich urządzeń optycznych. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek i zapraszam na kolejne odcinki. Ja nazywam się Marcin Michalski, jestem instruktorem w Domu Kultury Zameczek i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków zameczkowego projektu fotograficznego. Dziękuję.